Cześć, witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Negat, ja witam was na już moim kolejnym odcinku do grawackiej serii pod tytułem Zagrajmy World of Battlecry 3. Oczywiście kampanię na Iron Man Mode, oczywiście również nie umarłem. I do grawaczki lecimy sobie po prostu dzisiaj co? Z nową misją. I tak na wstępie chciałbym was oczywiście tak z grubsza przeprosić za to, że czasami może się zdarzyć, że kamerka mignie, rozmyje się, bądź delikatnie, bądź mocno. Mocno ci się nie zdarzyło, ale delikatnie już tak. No więc dlatego do grawaczki, jeżeli coś takiego się zdarzy, no to nie zabijajcie mnie, nie linczujcie mnie. Ja chcę żyć, ja chcę jeszcze żyć, proszę, darujcie mi życie. Dobra, a tak bez zbędnego już pierdzielenia głupiego. Oczywiście zapraszam was do grawacki do oglądania. No i pamiętajcie, żeby zostawić coś po sobie, jeżeli chcecie. Jeżeli seria wam się oczywiście podoba, jeżeli nie podoba się, też możecie zostawić, albo albo nic nie zostawiać. Czasami brak śladu to też ślad. No więc do grawaczki lecimy z koksem i zaczynamy kolejną misję jeszcze raz. Z tego względu, że jest wciul gorąco. Oczywiście mam 30 poziom, już dobra, spokojnie, tak to się prezentuje. No to mogę troszeczkę błyszczeć się jak psu jajca. Czy tak jest naprawdę, nie wiem, zobaczy się dopiero po skończeniu tego dogrywaczki odcineczka. A my sobie dogrywaczki ostatnio zrobiliśmy troszeczkę handlu z tymi rzeczami, które mieliśmy. Mamy 355 koron, 15 dzień 3800 roku. I lecimy sobie z Gifts of Cult. Nie mam pojęcia, jak to słowo przeczytać, ni cholery, więc przepraszam, jeżeli powiem coś źle, bądź nieźle. C-O-U-A-T-L, Coutl. O, Gifts of Coutl, niech już będzie Coutl, więc Gifts of Cold 1, a teraz jest Gifts of Cold 2. Wcześniej był 1 w poprzednim odcinku. Dobra, lecimy bez zbędnego gadania. Raid Astralty Village? Aha, czyli dobra, to myśmy tu już byli. Dobra, Gifts Average. Dobra, lecimy sobie do grabaczki. The Stones of Cold, very hard, bardzo trudne. No zobaczymy, jak ten poziom trudności się tutaj okaże dostosowany do tego konkretnego poziomu. Having obtained the first gift of Cold, you have now heard that the second item, the Stones of Cold, is guarded by Astrati tribe along the coast to the west. You must slay this tribe and recover the item. Już widzicie, mamy do możliwość grania po prostu Imperium, które jest z nami sojusznikiem. Ale ja raczej będę chciał w tej kampanii grać z samymi Undeadami. Chociaż... O! Imperium mamy na easy, a Undeadów mamy na hard. Patrzcie. Ale czekajcie, czy tutaj czasami nie było przed chwilą very hard? No, very hard! Zmieniłem na Imperium, było easy, zmieniłem znowu na Undeadów, były hard. Coś się tutaj zbugowało. No trudno, ale... Po co ja to ruszam? Kim ja jestem, kurde? Jest Undead zaznaczony, lecimy Undeadem po prostu, very hard. Ciekawe, co nas czeka w tej misji. Kurczę, naprawdę, powiem wam, że tą kampanię grałem ostatni raz, jak miałem ile? 16 lat? A teraz mam już 9 lat więcej, no więc no... Starzeję się, jestem stary, już jedną nogą w grobie. Dlatego nie dziwię się, że gram nieumarłymi też. Idealne przygotowanie do życia pozagrobowego. Dobra. Tutaj powiem wam, że bez dodatkowych punktów wejdę. Mam 18, więc to spokojnie sobie poradzę. I tak naprawdę wiecie, co wam powiem, że ja tak naprawdę wezmę sobie może... Może przydałoby się jednego z naszej świty. Czy możemy tutaj kogoś jeszcze ulepszyć? No widzę, że nie. Wszystkie trzy cienie są na dość dobrym poziomie. Czy one sobie jakoś tak poradzą? No powiem wam, że na pewno sobie poradzą, ale ja zrobię tak. Wezmę sobie ze trzech zombich. Już nie mogę nic... Kurde! Nie mogę wziąć niczego, bo już nie mogę ich wziąć. No dobra, zrobimy tak, że pójdziemy na jakość. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Dobra, weźmiemy 3 zombiaków i 5 shadowów. Myślę, że to będzie dobra opcja. Ewentualnie 4. Kurde. Tak, żeby jakoś te wieże ogarnąć. I ja wam powiem, że... 2, 3, 4. Nie, to są 3. 4 szkielety, 4 cienie. To będzie do jednej wieży pójdą 4 szkielety, do drugiej pójdą 4 cienie. Mamy 2 budowniczych, oni będą sobie budować na spokojnie. Plus bohater i jeszcze to będzie mieć 3 budowniczych na stan. No dobra, no to lecimy do gierowaczki z tym koksem. O! O, mamy znowu naszego kochanego... To jest kapitan Tan? A
tamten z pierwszej misji to był kapitan Stark chyba, nie? Ale nie dał sobie go uciąć. Well, I've brought you along the coast, but you can climb those cliffs by yourself. There's treasure up there, Captain. A lot of it. And a fat lot of good. It'll do ya when you're dead. I can see the sun gliding off Sarati Spears from here. I'm already dead, Captain, but where are the Sarati Spears? I'm the ruins along the top of the... the cliffs! 300 of them waiting for ya. Dobra. Dobra. Tutaj wy pójdźcie, a szkieleciory pójdą tu. Teraz tak. Głupio tego bohatera ustawiłem. Mapa, dobra. Zróbmy to szybko, no. Kurde, co jest? Do ciula pana. Tak, żeby było przejście, dobra, tu. Szybko, rób. Wiecie co, ja to zepsułem od samego startu, masakra. Zmarnowałem tyle czasu. Dobra, rób tutaj tą bazę. Od razu dwójeczka, to. Tu już muszę poczekać, co mogę zrobić jeszcze? Mogę wieżę zbudować, nie mogę wieżę zbudować. To jest głupie. Ja sobie ich ustawię na magicznego obrońcę, żeby w razie co mi zbierali te trupy. Widzicie już? Osa? Łask. Żeby mi zbierali te trupy. No nie mogę zbudować wieży, bo nie mam złota. Nie mam totalnie złota. Dobra, trudno. Tak to się zaczyna. Musimy chwilę poczekać. Dobra, oni sobie poradzą z tymi... Ja widzicie, pięknie to jest. Kurde. Ać, jeden cios zadał ten kurcze kapłan Srati. Mogłem kazać zombiom budować tą bazę, bo zombie budują szybciej od bohaterów. Właśnie zapomniałem o tym. O Chryste, ile ja czasu zmarnowałem na samym początku. No dobra, zróbmy sobie takiego save'a prowizorycznego. No wie, że ich rozwalą. W razie co... dobra, w razie co musimy to ogarnąć dość sprytnie. Dobra, tutaj jeden cmentarz. Drugi cmentarz. Dobra, tu zrobimy to. Dobra, i tu będą zombiaki. I teraz tak, czego potrzebuję? Złota i kamienia chyba na początek. Dobra, więc wy będziecie lecieć z takim koksem. Dobra, zombiaki. Spoko. Tutaj mamy to, trzeba zbudować. Kurde, nie mam złota. Nie! Kamienia nie mam, o dziwo. Tego to mi się spodziewał raczej do grabaczki w ostatnim momencie możliwym. Dobra, tutaj to zbudujmy. W razie co katapulty będą z tego wyjeżdżać, ale to no i tak dopiero w późniejszym etapie. Dobra, robimy weaponsmiths plus 5 do obrażeń, potem plus 10 i potem mithril 10, 15 obrażeń, 10 armoru. Dobra, wieży nie zbuduję, nie... Co te surowce mi tak wolno rosną? Coś za wolno wam powiem. Nie mam co zbudować tak naprawdę w tym momencie. Wszystko... Dobra, ty chodź tu. Zbuduj... No tak, żeby się dało najlepiej przejść. Chociaż w sumie, no po co? Tutaj to zbuduj... Dlaczego? Idźcie do złota. 31 potrzebuję, dobra. Muszę w razie co go pilnować. 31. Dobra, budujcie te cholerne te. O, mamy złoto, pięknie. Czy w jakimś tam sposób magiczny dam radę jakoś tutaj ewentualnie coś złapać? Dobra, zobaczymy. Musimy robić te szkielety, 15, dobra, one są już praktycznie... No prawie za darmożkę. Trzeba zacząć budować, bo to, no... Widzicie co się dzieje. Feed me now. Dobra, mamy jeden bab do tego. Dobra, mamy dwa.
Dobra. Budujemy więcej. No powiem wam, że jakbym teraz nie popatrzył, to by było co dość ciężko i to nawet dość bardzo ciężko. Be mine. Byłoby bardzo ciężko. Patrzcie, ja nie mam złota, totalnie. Co się dzieje z tym złotem dzisiaj? No nie mogę do nich podejść, bo... Dobra, wy tu wchodźcie. To jest takie troszeczkę dziwniutkie i to dość sporo. Ty tu. Wy jako szkieleciory. Róbcie się, ale chodźcie tutaj. No tu mi przejmują te srati. Oni są łatwi, dobra, specjalnie, dawać. Bohatera. Dacie radę, panowie? No dobra. Troszkę tu poszło. Cyk, dobra. Tu tego nie ma, tu tego nie ma. Jeszcze raz. Ile tego złota jest? 8. Kurde, patrzcie, ale napierdzielają. Czekajcie. O! Szkurde. Co tu się odpierdziela? Po jakim kurde mnie tu atakują z jednej i z drugiej strony? Jak ja mam się bronić kurde z nadmorza? 31... Co one takie mocne są? Oh shit! Ale... Ej, one mam za mocne pancerze. Zbyt mocne. Patrzcie, one mam całe... Ej, kurde. Oni mnie tu rozdupczą wszystko. Jak tu się prezentuje 8-8-8? No jest, powiem wam, sytuacja problemkowa troszeczkę. Dobra, dam szkieleciory, nie siedzą szkieleciory. Jest tragedia do grabaczki, powiem wam, tragedia. I z tego co słyszę, to zapomniałem zamknąć okno, więc teraz jakiś pies szczeka i mam nadzieję, że go nie będzie słychać. Dałem tyłka, bo znowu... No patrzcie, no co? Ja nie mogę nic zrobić w tym momencie! Ej, tego to się nie spodziewałem, że mnie będą napierdzielać od takiej dupy strony! Nie mam szkieletów, nie mam... Czekajcie, mam szkielety. Dobra, może jeszcze uda mi się to w jakiś sposób wybronić. Spróbuję to naprawić. Fastly PL. No to czy się opłaca. Dobra. O. Serio? Teraz to się zdziwiłem, co ta naga zrobiła. Kurde, szybko! Nie mam czym naprawiać! Idźcie tam, kurwa! Czemu ja nie zwróciłem uwagi na tą bazę? Cholera! No to sobie narobiłem problem. W sumie od początku tej misji to ja tak podszedłem do niej jak do dupy. O cholera. No, co wy robicie? No zabijcie ją. Ja bym... Nie no. Jasny ciul. Ja jestem w tym momencie. Idźcie, kurde.
Zombiaki, potrzebuję... Nie mam kurde... Co tu się odpierdziela? Sajzy! Nie mam nic! Dawaj zombiaka, dawaj zombiaka gdziekolwiek, kurde, potrzebuję mieć bazę. Potrzebuję zrobić... Ja pierdzielę! Wszystko to, co zdobyłem, to poszło się walić. To teraz ja będę się musiał bronić cały czas. Musi się zrobić ten zombiak. Dobra, te wieże... Dobra, co te cienie? Jasny ciul! Wow! Dobra, zbuduj to jeszcze raz. Jeszcze raz trzeba zacząć od nowa. Jeszcze raz od nowa do grybaczki. Nie ma poddawania, nie ma poddawania się. Co do tego mam nadzieję, że nic z dworu nie słychać. Bo, 8, o Jezus Maria. Idźcie tam. Dobra. Tak, żeby było jak najwięcej. O, cholera. Ciebie muszę, dobra, tutaj się już jakoś obronimy. Chodźcie. Rozwalcie tego bohatera, macie go kurczę w kleszczach. Patrzcie, nie może wyjść. I po nim. I będziemy mieć chyba level up. Patrzcie, on nie może się ruszyć. Zabijcie, no co wy robicie? Serio? Mieliście go w garści i pozwoliliście mu wyjść. Wiecie. Powiem wam, że ten poziom jest kurczę wciul. To, że ja zrobiłem tyle błędów na samym początku, jest naprawdę głupie. Głupie, nie powinno się to, co się stało, to się nie powinno stać. Dobra, najważniejsze, że nic kurde. Najpierw kurczę znowu troszeczkę wpierdzielenia na początek. Nieogarnięcia i stracenia dość, może nie sporej ilości czasu, ale jakiejś ilości czasu. Potem jeszcze stracenie bazy. To tam, to siam, to dobra, teraz się już wybronimy, tak, no bo wiesz, że są pełne. Ty idź tu. O cholera. No mam kolejne te. Wypadałoby przejąć to. No właśnie, miałem to przejąć i ja cały czas o tym zapominam. Już idą dinozaury, ej! Czekajcie, idź, driftuj. Dobra. Rozwalcie go, no kurde. Nic, ja muszę tutaj z nimi stać, w razie co. Oni tutaj chyba mają w ogóle jakąś większą bazę. Cholera jasna. Sytuacja podbramkowa wam powiem i to dość... dość ciekawa. Zostaw. Rób to dwójeczkę jeszcze raz, kurde, teraz się będziemy martwić o... 8. Jak to z zombiakami wygląda? Raz, dwa... 3. Dobra, ten kryształ zapełnimy. W jakiś tam sposób. Te szkieleciory sobie tu pobawią. Ja sobie pójdę tutaj i czekajcie, tutaj mam. Damy radę przyjąć ten kamień, tylko że musimy chwilę tam no po prostu podejść potem. Podstawowe pytanie, czy... Nie. Spróbujmy to przy... Mamy drugą kopalnię chyba. Mamy, dobra, róbcie się dwójeczka. To się przyda, to musi być tak naprawdę. Coś mogę budować, właśnie to muszę budować, bierzcie te... Co za cholerna harpia. Patrzcie, a to żdzira. Nie. Masakra, dobra, mam połowę życia, muszę teraz go pilnować, za go do wieży muszę włazić. Widzicie, na chwilę go puściłem, a tu jakaś harpia zasrana przyszła i mi go zaczęła skuba. Cofajcie się pod te wieże, co wy odwalacie?
Co wy odwalacie? Tutaj muszę nim podejść. Ej, ja w ogóle powiem wam, że tej mapy nie kojarzę zbytnio. Muszę to odkryć, no muszę. Tutaj w ogóle jest jakaś większa ich osada, kurde. Wow. Dobra, dobra, z takiej sytuacji podbramkowej daliśmy radę wyjść. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pytanie, czy tutaj będzie wieża. Dobra, mamy... Mamy... cofajcie się, panowie, naprawdę. To jest ta wieża, dobra, ona nie ten, już tam ją walić. Najważniejsze to to, żeby przyjąć jak najwięcej tych, tych surowców. Dobra, spadamy stąd, spadamy stąd! Szybko! Spadamy, nie? Powiem wam, no, że... nie, ze dwa kryty i on leży, o kurwa. Ja muszę z nim spadać do bazy, pozwolić mu się zregenerować. Dobra, oni sobie tutaj jakoś poradzą, trójeczki nie mogę zrobić, mitlil mogę zrobić mitlil, dobra, super, podstawa. Bohater chyba nie ma plusów do tego, dobra. Dobra, spadaj stąd. Dobra, rozwal go. Dwa ciosy i nie ma. Dobra. Ale to jest głupie. 8, 8, 8. Tu zrobiłem wszystko, jest. 5, dobra, tutaj potrzebuję troszkę zombieków wywalić. Tych rajtów się tyle przyda. Nie mam też zbytnio co budować. Co mi znowu przejmują? Gdzie? Jak? Tam! Kurde, to jest właśnie głupie. A to paranoja! Co tu się odwala? Dobra, wyłaź z tego, musimy przejmować te budynki. Tak nas... Dobra, rób tą trójkę szybko, póki mamy. Dobra, mitlil się robi, trójka się robi. Będziemy musieli troszkę się bardziej rozbudowywać. Dobra, 3T. Jakoś to będzie. No nic nie mogę tam poradzić, no nic, choćbym chciał, no to nie mogę. Bohatera muszę... Czy on jeszcze stracił życie dodatkowo? Że miał ciutkę poniżej połowy, to ma troszkę więcej. 38... Nie no, ja go wolę trzymać, naprawdę teraz powiem w wieży. Niech on siedzi w tej wieży. Dobra, mamy tu pełno tych cholernych rajtów i witów. Czy tam whiteów, nie wiem jak to czytać w sumie. Dobra, to się na spokojnie zrobi, potrzebuję budowniczego. Gdzie jest ten budowniczy? Dobra, jest. 8, 8, 8. 8, dobra, tu jeszcze jeden pójdzie. Naprawdę nie dało rady? Dobra, tutaj się na spokojnie obronimy. Damy radę, nie ma co marudzić. Tu będzie jeszcze jeden do kopalni. Niestety. Rozwalcie go. Macie tego mitlila. Pięknie, kurwa! Gnoja nie ma. Zdech, skurczysyn. Dobra. 16 lat, 28 kupiectwo. To 8 radius i 8... Dobra, spoko. Lecimy z tym kupiectwem. I tak to się ma prezentować. O! Super, że przy okazji mamy drogie robaczki. Przy okazji mamy drogie robaczki skrzynie z jakimś ciekawym przedmiotem. Cast Burning Sprint. Dobra, se to wezmę. Nie, to się ma tutaj robić. Ty, panie bohaterze, tutaj idziesz. Dobra, to jest tak. Więc ja zrobię do góraczki coś. Wyjdź.
Zbudujemy sobie coś ciekawego do grobaczki. Oni się tutaj będą budować. Robimy sobie do grobaczki kaplicę na cienie. Czy tutaj się znajdzie? Dobra, może w sumie tutaj to zróbmy. No i spoko, tutaj to zróbmy. Cofajcie się, cofajcie się. Cofajcie się, cofajcie się, cofajcie się. Cofajcie się na spokojnie. Dobra, on co tu będzie budował? Możemy robić... nie możemy, dobra, róbmy sobie to, plus jeden do many. Plus jeden, plus 150, 200, 300% do many. Tutaj możemy sobie czwóreczkę już od razu zrobić, super. Teraz to idziesz szybko, sprawnie. Mamy wszystkie kopalnie zapełnione, to jest najważniejsze w tym momencie. Ja potem zaraz ogarnę, się rozbuduję. Tutaj bardziej, zbudujmy sobie może jakieś gniazdko tutaj. Dobra, to będzie podstawa. Niech parę nietoperków się też robi do gierobaczki. A mi wydaje się do gierobaczki oczywiście, że to byłby najlepszy moment w tym momencie zakończyć ten odcinek z WWC3. Mam nadzieję, że on się wam podobał. I pamiętajcie, żeby zostawić coś plusowe, jeżeli wam się podobał bądź nie podobał. Cóż mogę powiedzieć? Do zobaczenia w następnych odcinkach, trzymajcie się. Ja był Renegat i pa pa, cześć!